Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i my razem z Nim. Dzisiaj to święto świętego Łukasza, ewangelisty, naszego patrona, w 10. rocznicę powołania Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pod wezwaniem świętego Łukasza, ewangelisty. Chcę Was pozdrowić, wszystkich członków Szkoły Nowej Ewangelizacji, wszystkich sympatyków, wszystkich, którzy z nami współpracują, współpracowali przez te wszystkie lata, wśród których głosiliśmy Słowo Boże na różne sposoby, którzy czynili to razem z nami. Pozdrawiam wszystkich księży, wszystkich świeckich, każdego z Was. Bardzo dziękuję za to, że Bóg nas prowadzi razem, że daje nam tę łaskę w tym mieście miłosierdzia, w tym szczególnym miejscu. Dał nam patrona, też ewangelistę miłosierdzia, bo przecież Ewangelia świętego Łukasza to jest Ewangelia miłosierdzia Bożego. Czego Wam życzyć w tym dniu? Czego sobie życzyć w tym dniu? No, życzę nam wszystkim, żebyśmy zrealizowali to powołanie, do które Bóg nas przeznaczył, abyśmy byli uczniami, misjonarzami, wiernymi Chrystusowi, abyśmy głosili w porę, nie w porę, w każdym czasie, we wszystkich warunkach, żebyśmy byli świadkami przede wszystkim zmartwychwstałego. I dzisiaj niesamowite słowo mamy w czasie liturgii. Wiemy, często się tego uczymy, często mówię też o tym, że jeżeli chcemy zapytać Boga, co chce nam powiedzieć, co chce mnie dzisiaj powiedzieć szczególnie, to jest to słowo na dzisiaj, dane nam w liturgii. I dzisiejsza liturgia daje nam niesamowite słowo. Pozwólcie, że przeczytam to słowo. Pewnie już rano się modliliście tym słowem, medytowaliście. Może teraz wspólnie też to słowo jakby jeszcze raz usłyszmy, i usłyszmy to, do czego Bóg nas dzisiaj wzywa. Dzisiejsze pierwsze czytanie to czytanie też wyjątkowe z drugiego listu do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety od 9 do 17. I tak brzmi to czytanie. Najmilszy, pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Kresces do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś, idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody to posłyszały. To słowo zawsze mnie podnosi, często się też w nim odnajdywałam w ciągu mojego życia, w ciągu mojej posługi. Słowo mówi o tym, że Paweł jest już w więzieniu i właściwie kończy swoją posługę. Wspomina swoich współpracowników, którzy idą dalej, swoich uczniów, którzy ewangelizują, idą w różne strony. Towarzyszy mu tylko święty Łukasz, który tak naprawdę jako lekarz też opiekował się świętym Pawłem, czuwał nad nim. Wiemy, że Paweł doświadczał w swoim życiu wiele przeciwności i także bardzo ucierpiała nie tylko jego psychika, to nie były tylko cierpienia związane z jego posługą, takie psychiczne, ale też jego ciało było bardzo, bardzo już wycieńczone,
poprzez ewangelizację, poprzez tyle kilometrów, które zrobił, idąc do różnych gmin i także biorąc na siebie różnego rodzaju cięgi, razy, biczowania, chłosty. Raz nawet był ukamienowany i uczniowie myśleli, że nie żyje. Podniósł się dopiero wtedy, kiedy właśnie otoczyli go uczniowie, kiedy znalazł się w środku razem ze swoją wspólnotą. Święty Paweł chce powiedzieć słowo Markowi, który kiedyś z nim razem szedł, który mu towarzyszył, a Paweł nie przyjął go tak naprawdę, go odrzucił. Teraz chce mu powiedzieć, zwraca się do niego jako do syna, chce to naprawić. I mówi też o tęsknocie za słowem, prosi Pawła, aby przyniósł mu ten płaszcz, który był dla niego takim towarzyszem, który ogrzewał go w zimne noce, a pewnie w czasie skwaru też chronił go przed słońcem, stanowił pewnego rodzaju namiot. Ten płaszcz, który był towarzyszem jego podróży, jego wszystkich spotkań z ludźmi. Paweł tęskni też i prosi o przyniesienie pergaminów, czyli Słowa Bożego, zwojów Pisma Świętego, z którymi jakby chce razem odejść. Chce karmić się tym Słowem, które głosił całe życie, któremu to życie oddał. I wyznaje, że chociaż jest opuszczony przez wszystkich, bo jego droga już nadeszła i być może Bóg daje mu właśnie taki czas bycia tylko z nimi, przygotowania się do tej ostatniej podróży, gdzie już nie będzie głosił Słowa, ale gdzie samo Słowo się jemu objawi, gdzie samo Słowo, Jezus, który jest żywym Słowem, sam wszystko mu wyjaśni, bo pozna go już twarzą w twarz. Niesamowity moment, niesamowita chwila. Też dzisiaj nasz biskup Piotr Libera, biskup Mirosław są w Rzymie, rano sprawowali mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra, będą też w Bazylice Świętego Pawła za murami. Ksiądz biskup Piotr przysłał wiadomość rano, że dzisiaj właśnie w Bazylice Świętego Piotra modli się szczególnie za członków Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Łukasza Ewangelisty. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie o tym, że kiedy zastanawiałam się na samym początku, jakiego Bóg chce dać nam patrona, nam jako wspólnocie rodzącej się dopiero szkole, to w tym przyszedł mi z pomocą właśnie ksiądz biskup Piotr i mówi, szukacie ewangelisty, szukacie apostoła, szukacie patrona w mieście miłosierdzia. Jest taki patron, jest ewangelista, jest ewangelizator, towarzysz świętego Pawła, który jest ewangelizatorem głoszącym miłosierdzie, który napisał Ewangelię Miłosierdzia i który napisał Dzieje Apostolskich, Dzieje Pierwszego Kościoła, które są świadectwem miłosierdzia Boga. I to właśnie razem z księdzem biskupem wtedy rozeznaliśmy, że to ma być święty Łukasz, ewangelista. Więc dzisiaj ksiądz biskup, który 5 października celebrował mszę, który się za nas modlił, razem z nami był, jak ojciec, dzisiaj się też za nas modli. Oddajmy mu tym samym też, módlmy się za niego, dziękując właśnie za to rozeznanie, za to, że Bóg przez niego prowadzi nas, też prowadzi Kościół w diecezji płockiej. Niesamowite słowa Pawła, to jest testament Pawła, to jest końcówka życia Pawła, ale ufam, że dla nas to jest dopiero początek. 10 lat to jest nic wobec tego, co Bóg ma, wobec tego czasu Kairos, który jest i w którym my jesteśmy i żyjemy, więc my się jeszcze nie żegnamy z posługą. Przeciwnie, myślę, że
doświadczenie właśnie odrzucenia, obumierania to jest dopiero początek nowego życia. I nie wiem, czy kogoś z nas spotka ścięcie głowy, ale na pewno musimy się przygotować na nowe i przygotować do pracy. Przypomina nam dzisiaj psalm i śpiew przed Alleluja, aklamacja, która jest z Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdział, 16 werset, i to słowo, które bardzo dobrze znamy i dzisiaj sobie warto to przypomnieć. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Wiemy, że dalej jest dopisek, i aby ten owoc wasz trwał. To jest dla nas słowo bardzo krzepiące i bardzo uwalniające, bo to Bóg nas wybrał. Jeżeli nas wybrał, to nas do tego uzdolnił, wie, kogo wybrał. Jeżeli wybrał ciebie, jeżeli powołał ciebie, to powołał cię do bycia z nim. To jest po pierwsze, żebyś mu towarzyszył, żebyś mu towarzyszyła. A po drugie, wybrał cię do tego, abyś szła, abyś szedł i ewangelizował. Tam, gdzie jest to możliwe, szukając wszelkich sposobów. To wie, dlaczego ciebie wybrał. Więc Bóg wie, co robi, Bóg ma rację. Przeczytajmy słowa z Ewangelii dzisiejszej, Łukasz 10, od 1 do 9. Rozesłanie uczniów. To jest niesamowite. Właśnie święty Łukasz dzisiaj daje nam swoje słowo na dzisiaj. Posłuchajmy. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Bardzo dobrze znamy to słowo, często nam ono towarzyszy. Wiemy, że głosimy posłani przez Kościół. Jesteśmy posyłani zawsze we wspólnocie, co najmniej dwóch, bo świadectwo dwóch jest prawdziwe. Nie idziemy w pojedynkę, nie jesteśmy pojedynczymi ewangelizatorami. Mamy iść do każdego miasta i do każdej miejscowości, bo Jezus chce przyjść i być w każdym mieście, w każdej miejscowości, w każdej wiosce. Żniwo jest wielkie, robotników mało, ciągle mało, ciągle wydaje się, że jest to początek ewangelizacji i mamy w tym względzie dużo pracy, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy braci i sióstr z innych małych wspólnot kościelnych, którzy też mają misję głoszenia słowa. Potrzebujemy jedności. Chcę zwrócić tylko uwagę na takie słowo, które czasami jest niezrozumiane. To jest to słowo: nie bierzcie ze sobą nic i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. O co chodzi? Żebyśmy się nie odzywali do nikogo, byli mrukami, zapatrzonymi tylko w swoją misję. Nie, nie o to chodzi. Jezus przestrzega uczniów, żeby się nie rozdrabniali na rzeczy, na sprawy, które są nieistotne, żeby nie wdawali się w niepotrzebne dyskusje, rozmowy, w plotkowanie, w gadanie, bo oni mają określoną misję, mają głosić Słowo Boże. Więc to jest ich zadanie i to jest nasze zadanie. Nie mamy pełnić wszystkich dzieł, nie mamy robić wszystkiego.
mamy realizować plan Boga wobec każdego z nas i wobec naszej wspólnoty. Uważajmy, żeby się nie rozdrabniać, uważajmy, żeby się nie wdawać w niepotrzebne dyskusje, rozmowy, w jakieś relacje, w coś, co odbiera nam życie, odbiera nam siłę i odbiera nam przede wszystkim czas. Czas przyspieszył, my jesteśmy do ewangelizowania. Bóg daje różnym ludziom i różnym wspólnotom różnego rodzaju misje. Wiemy, że Kościół głosi na różne sposoby. Nowa ewangelizacja jest programem duszpasterskim Kościoła, jest sposobem, jest stylem ewangelizowania, który przenika wszystkie dziedziny misji Kościoła, wszystkie sposoby ewangelizowania. Wiemy, że one są bardzo różne. Nasza misja to jest ewangelizacja, wprost to jest zgłoszenie kerygmatu, to jest formacja uczniów i tych, którzy będą formować nowe ekipy, nowe wspólnoty, nowe szkoły na różne sposoby. To jest nasze pierwsze zadanie. I dzisiaj chcemy skorygować wszystkie swoje inne aktywności, te osobiste, ale też wspólnotowe. Jeżeli rozeznaliśmy wspólnie, że masz takie powołanie, że Bóg Cię tutaj wezwał, to właśnie pod tym kątem rozeznaj swoje życie, swoją aktywność, swoją działalność. To jest po pierwsze. Po drugie, my głosimy pokój Chrystusa wszystkim. Jedni nas przyjmą, inni nie będą przyjmować. Tak było za czasów Jezusa, tak jest i dzisiaj, to jest naturalne. Ale też bądźmy świadomi swojej misji, swojej godności. Jesteśmy posłani przez Boga, jesteśmy robotnikami na Jego żniwie. To jest Jego żniwo i od Niego zależy owocowanie. My mamy robić swoje, do tego Was zapraszam, o tym przypominam. Mamy głosić, jeżeli Bóg będzie chciał potwierdzać naukę znakami, otwieramy się na to. I głosimy, że przybliżyło się do nas Królestwo Boże. To Królestwo Boże jest pośród nas. Jeżeli my żyjemy jako bracia i siostry, jeżeli wzajemnie się wspieramy, kochamy się, wyrażamy miłość właśnie w tej trosce jedni o drugich, we wzajemnej trosce. To jest słowo dla nas na dzisiaj. To nam pokazuje. Pokazuje nam święty Łukasz, który namalował portret Maryi, który namalował portret Jezusa, który maluje jako nasz patron też ten portret w naszych sercach, który przypomina, że Jezus jest jedynym lekarzem, jest jedynym zbawicielem, jedynym lekarstwem na wszystkie choroby człowieka, na wszystkie choroby świata, społeczeństwa, Kościoła. Żyjmy tym. Dzisiaj trwajmy w uwielbieniu. Cieszmy się z tego, że jesteśmy godnymi, aby być uczniami Jezusa, że nas do tego wybrał bez żadnej naszej zasługi i starajmy się Mu odpowiadać, angażując 100% naszych sił, naszych możliwości, pamiętając o tym, kim jesteśmy, pamiętając, że jeżeli Bóg wypowiada słowo, to ono nie wraca do Niego bezowocnie, dopóki nie dokona dzieło, do które chce zrealizować. Niech zrealizuje to dzieło, które czyni przez Ciebie, przeze mnie, przez nasze wspólnoty. Alleluja! Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, nasza patronka, matka naszej katedry, królowa wniebowzięta, niech nas trzyma pod swoim płaszczem, niech nas wspierają święci aniołowie, święty Michał Archanioł, który uczy nas walczyć o Boga w sobie, walczyć o siebie i walczyć o innych, żeby wśród nas było Królestwo Boże. Z modlitwą, z uściskami, z takim serdecznym uściskiem siostrzanym idę dzisiaj do każdego z Was i proszę też o modlitwę za mnie.